Cześć, no to o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Zauważyłem temat, który nie był przeze mnie zgłębiony. Nie stosunkowałem się do tego tematu, a często o niego klienci moi, widzowie moi pytają. Jak sprawić, żeby dziewczyna się angażowała? I dzisiaj o trzech takich rzeczach powiem, które będą powodowały, znaczy uzasadnią, dlaczego kobiety się yy, wykazują dużym zaangażowaniem i motywacją. Związaną z jakąś relacją A w niektórych tych relacjach tej motywacji nie ma I chłopaki narzekają Najpierw zacznę od takiego sprowadzenia na ziemię Pierwszą zasadą A dwie kolejne to będą już takie stricte porady Pierwsza więc Mówi to, że To czy kobieta się będzie Chciała angażować akurat z tobą w relację Czy nie, zależy Uwaga, od czego? <laughs> zależy od wszystkiego Tyry Od szeregu Najmniejszych rzeczy, i czasami to, czy dzisiaj obciąłeś paznokcie, czy nie, zadecyduje, czy wygrasz, czy przegrasz. Dlaczego taka śmiała teoria u Rafała? Popatrz, jak sam dokonujesz selekcji. Weźmy sobie nawet takie tinderowanie. Przeglądasz sobie dziewczyny, i pierwszy rzut na dziewczynę. Coś ci się w tym zdjęciu spodobało, coś ci się nie spodobało, ale nie wiesz, czy chcesz w lewo, czy chcesz w prawo. To znaczy, czasami od razu chcesz, wiesz, że o, od razu lecisz w prawo, a czasami po prostu nie wiesz i wtedy zwracasz uwagę na inne rzeczy, już mniejsze. Czyli na przykład patrzysz, dziewczyna ma w opisie 1,85 m wzrostu i jedziesz na przykład w lewo, bo ty masz 1,70 m, się źle z tym czujesz. No, niektórzy tak mają, ale widzisz, to już zadecydowało. Dalej. Yy, patrzysz na przykład na wiek. No, jest taka powiedzmy. Że mógłbym się z nią umówić, ale tak do końca nie wiem. Patrzysz, ma 19, gdy ty masz na przykład 30 i ciebie to kręci, że będzie o tyle młodsza. To zadecydowało, będzie świeżutka, będzie fajna, może, jeżeli tego szukasz. Lecisz w prawo. Ale teraz okazuje się, że wiek jest powiedzmy 26, jest dla ciebie neutralny, więc nadal nie wiesz, patrzysz na opis. Nagle okazuje się, że jest jakaś w ogóle zabawna, fajna, inteligentna, jest jakaś krejzolka w tym opisie. Myślisz: OK, damy jej szansę. Jeżeli tego opisu na przykład nie ma, może zadecydować to, że nie ma co Cię popchnąć i dasz w lewo, albo będziesz szukał następnych rzeczy. I tak samo jest z całą relacją dotyczącą Ciebie i jakiejś kobiety. Ona zwraca uwagę na wszystko, wszystko ma jakieś znaczenie. Dlatego ja zawsze mówię wszystkim, jak ja sam robię, jestem tego jakby żywym przykładem i sam to wszystkim polecam: dbaj o wszystko, co możesz. Mało rzeczy jest neutralnych, wszystko albo przysuwacie, albo odsuwacie. Od sukcesu. Dlatego takie y, holistyczne rozwijanie swojej męskiej postaci jest, uważam, bardzo dobrym kierunkiem. Daje Ci też dużo większą satysfakcję swojego życia. Przy okazji masz wiele pieczeni na jednym ogniu, bo czujesz się świetnie, realizujesz się, dobrze wyglądasz, do, wszystko jest ok i do tego jeszcze masz powodzenie. Dziewczyny Ciebie wybierają. Dlatego dużo spośród moich klientów właśnie przyjmuje taką moją filozofię, albo my się po prostu z tymi klientami znajdujemy na poziomie wartości, że chcą się rozwijać nie tylko w relacjach, ale ogólnie się rozwijają. Jeżeli możesz zadbać o zęby, żeby były lepsze, zrób to. Lepsza fryzura jest możliwa, poszukaj lepszego fryzjera. Lepszy ubiór, lepsza stylówka, jeśli jest możliwa, czy ona pomoże twojej kobiecie zadecydować, żeby ona angażowała się w relacje? Tak, może pomóc, może zadecydować. Twój piękny uśmiech może zadecydować, mogą zadecydować twoje buty, twoja umiejętność komunikowania się z tą dziewczyną, umiejętność sprawiania jej przyjemności, twoja umiejętność rozmowy z nią, nawet jakość twojego dotyku, sposób w jaki się z tobą spędza czas, twój zapach dosłownie wszystko ma znaczenie to jaki masz styl życia i jak przy tobie można też się bawić. Jakich emocji doznać, w jakich miejscach, być lub nie być w tych miejscach. Jak dziewczyna sobie czasami myśli, no, jest dwóch podobnych, dziesięciu, stu podobnych facetów, z którymi ma jakiś kontakt, no i na przykład y, jesteś na podobnym poziomie z innymi facetami, ale siedzisz w domu, a ona lubi wychodzić, a któryś tam y, ciągle chodzi do teatru, czy chodzi na stand-upy, y, do kina, na, po prostu wychodzi na imprezy i ona na przykład tego lubi to. No, taka też rzecz może zadecydować. Rozumieć, wszystko może zadecydować. dlatego, jak ktoś mi pisze, że co zrobić, żeby ta dziewczyna za mną biegała, to mi się od razu przypomina e, mojego kolegi powiedzenie, e, znaczy odpowiedź na to, na to pytanie. On się zawsze śmieje w takich sytuacjach i mówi, to jest bardzo proste. Bądź jej najlepszą partią. Wtedy będzie miała bardzo prosty wybór. Ale najlepszą partią to nie znaczy, że społecznie musisz nie wiem, najwięcej zarabiać, mieć największy status. To znaczy właśnie, że to wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy, staraj się mieć jak najwyżej, to wtedy ten wybór będzie dosyć naturalny. Dziewczyny będą po prostu ciebie wybierały. No nie, no chyba to wszystko ma jakąś logikę. Więc to jest takie y, dla uświadomienia czy sprowadzenia na ziemię niektórych. Drugą rzeczą to oczywiście to dopracowanie sobie tej umiejętności, widzenia tego, na jakim etapie jesteś, jeśli chodzi o inwestycje z dziewczyną. W Waszą relację, ale o tym chyba nawet nie wiem, czy to w ostatnim filmie, czy w którymś z ostatnich trochę mówiłem o takich rzeczach, czy to w live już mi się teraz miesza. W każdym razie, no o tym już trochę było, więc nie będę teraz jakby powtarzał znowu tych zasad inwestycji. Ale nawet jest taki mój film, który ma tam setki tysięcy wyświetleń. Starszy film, gdzie, którym zrób to, a dziewczyny będą za tobą biegały. Ja muszę sprawdzić, jak coś to podlinkuje tutaj. W tym filmie właśnie te zasady są powiedzmy tak trochę opisane, omówione. Ale chodzi tutaj generalnie o to, że nawet jak będziesz tą dobrą partią, to możesz szybko znudzić się kobiecie, jeżeli właśnie będziesz za dużo inwestował. Kobieta nie może się tobą przesycić. Jeżeli smakuje ci jakieś dobre ciasto, dobry sernik, makowiec, to pierwszy kawałek zjesz z olbrzymią przyjemnością, ale jak będzie cały czas leżał na stole, to się nim przejesz. I zawsze zauważ, że ciągnie cię do rzeczy, w których masz lekki niedosyt, tam, gdzie jest ich troszeczkę za mało. Więc bardzo dobrym jakby, rozwiązaniem jest to, żeby nie spowodować, aby kobieta się tobą przejadła, i drugą rzeczą z tym związaną, jest to, żebyś. Kobiety za kontakt z tobą zawsze nagradzał. To jest dosłownie po hamsku, można tu powiedzieć, jak ten eksperyment Pawłowa bodajże, który mówił, że jak, no jak teraz porównam z psami, to, to <laughs> źle to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi: że jak się psu daje przy zapalonej lampce jedzenie, to później przy samej zapalonej lampce, nawet jak nie ma jedzenia, cieknie muślina, wyuczamy jakieś obszary w mózgu pewnych reakcji. I tak samo ma być, jak kobieta się z tobą kontaktuje, to ma być jej miło. Nie można zrobić jakiegoś wyrzutu, czy mówić, o wreszcie się odezwałaś, albo że teraz nie mogę, ode odezwać się kiedy indziej, czy w jakiś inny sposób pokazywać takie jakieś szare podejście do waszej znajomości. Bardzo ważne jest to, że jak kobieta się do ciebie odzywa, pierwsza, do jakąkolwiek inicjatywę wykazuje, czy to gdzieś wymyśli, żebyście razem coś zrobili, po prostu wyjdzie z jakąś inicjatywą, cokolwiek do ciebie, to żeby ona poczuła się po tym lepiej niż przed tym. Musisz sprawić, żeby poczuła się dobrze, da, nagrodzić ją za to. Też nagradzać za przekraczanie inwestycji. Jeżeli dotychczas, do powiedzmy, badaliście się tylko w taki sposób, że jedna osoba do drugiej napisała i chwilę pogadaliście i nagle kobieta zrobi większy niż dotychczas krok w waszej relacji, czyli na przykład zaproponuje, żebyście pojechali, nie wiem, do niej na działkę, bo wiem, jej rodziców nie będzie, na tydzień i ona tam coś dla was zorganizuje, czy to już jest takie trochę więcej niż dotychczas. To należy y, nagrodzić za to kobietę. Powiedz, że to wspaniały pomysł, ale jest wspaniało myśl, żebyś się tego nie spodziewał, że y, powiedzmy, jesteś zadowolony i, i że poprawia ci humor i tak dalej. Musisz pokazać, motywować ją w ten sposób. To też dziewczynę uczysz, że jakby ciebie jakby zawsze jest troszeczkę za mało, a jak y, ona inwestuje, to czuje się lepiej. bo Po prostu jakby gruntuje w taki fajny sposób waszą tą. Relacje. Oczywiście pod tym yy, niedosytem yy, niech się nie kryje nic takiego dziwnego, że masz ochotę na kontakt i się nie odzywasz, bo Rafał powiedział, że musi być niedosyt. Po prostu chodzi bardziej o to, żebyś nie przesadzał, żeby nie było ciebie za dużo. Że jak ona nie odpisuje, czy lekko cię hamuje, że ostatnio nie ma czasu, a ty. Napierasz i napierasz, zamiast zauważyć to, że na przykład ona nie ma czasu i też siebie trochę zabrać z tej relacji, to jedziesz do przodu, do przodu. To są te momenty, w których niemożliwe jest, żeby jednocześnie od kobiety było takie duże zaangażowanie, kiedy ty takie coś robisz. I ostatnia rzecz, to ja bym powiedział tak. Dobre łóżko, oczywiście nie chodzi mi o stan techniczny twojego łóżka, tylko to, jak dziewczynie z tobą jest i umiejętność, znaczy otwartość taka na dziewczynę, umiejętność rozmowy z nią, dzielenia się z nią sobą. Co to znaczy? Teraz jakby tutaj troszeczkę należy też podzielić jakby te porady, w zależności od celu relacji, bo są relacje takie, w których no nie ma przyszłości związkowej, ale takie relacje są, więc tam jeżeli tego łóżka dobrego nie ma, to też nie ma tej motywacji, u dziewczyny, i w związku, i z takimi relacjami kandydującymi, rokującymi, idącymi do związku, też jest podstawą do dobre łóżko. Celowo nie używam słowa na S, bo pewnie algorytmy YouTubea tego nie lubią. Jeżeli tego za zabraknie z jakiegoś powodu, no to nie ma takiego bardzo silnego budulca, dlatego że prawda jest taka, i każdy, kto ma doświadczenie z kobietami, to poprze. Że poprzez przez łóżko bardzo stymuluje się po prostu coś w mózgu kobiety, takiego, że ją to bardzo przywiązuje i jeżeli ma z tobą bardzo dobrze, to nie będzie chciała z tego zrezygnować, będzie ją ciągnęło do tego. To jest powód też, dlaczego osoby, które dawno z sobą nie są w relacjach, po prostu wciąż ze sobą sypiają, no bo to ich tak trzyma właśnie to łóżko. Więc to jest bardzo ważne. No i trzeba o tym mówić głośno Ale jak samo łóżko jest To też nie wystarczy Bardzo ważne jest to, że na takim spotkaniu z tobą Kiedy do niego już dojdzie Żeby dostała właśnie to co chce łóżkowo I też żeby była wartość w waszych spotkaniach Ja na przykład tak robię Każdemu polecam Ja w ogóle jestem bardzo otwarty do ludzi I zawsze daję kredyt zaufania Zawsze daję więcej niż może powinienem Według wielu Ale bardzo łatwo można ten kredyt zaufania stracić I tak samo mówię kobietom I z nimi to robię Że opowiadam dużo Wprowadza mnie do swojego życia, i jeżeli ja się tego życia uczę, a uczę się regularnie i się czegoś dowiaduję, o czymś myślę, wciąż o czymś myślę, wciąż do jakichś wniosków dochodzę, to jak kobieta do mnie przyjdzie, to ja tak na nią to wylewam. Opowiadam to, ona mnie to nie musi zapytać. Po prostu siedzimy i, i mówię: a wiesz? I tutaj miałem taką sytuację w ciągu dnia, i stwierdziłem, że na przyszłość będę robił tak, a nie inaczej. Po prostu zaczynam dzielić się moimi odkryciami, a. Często jestem starszy też od, to nie jest reguła, co teraz powiem, ale, ale to też ma jakieś znaczenie może dla tych, którzy są właśnie tak jak ja, starsi od kobiet, z którymi się spotykałem na ogół. No, że młode kobiety bardzo lubią takich właśnie swoich mentorów życiowych, kogoś od kogo mogą się czegoś uczyć, więc po prostu będą cię słuchały. I mrugały oczami, i one bardzo jakby potrzebują tego. One widzą to też tak, że to jest umocnianie więzi między Wami, i fakt, że Ty się chcesz z nią podzielić, też dla niej to jest bardzo dużym takim komplementem, bo, bo nie uznajesz ją za kogoś, kto nie zasługuje na to, żeby usłyszeć Twoje jakieś takie e, życiowe mądrości, tylko uznajesz ją za osobę, która jest godna tego, równa poziomem, e, żeby razem uczestniczyć z Tobą, nie? w tych wszystkich takich nie wiem, ważnych e, życiowych sprawach. Więc jakby. Powoduje to, że stajesz się dla kobiety trochę takim serialem, który, w który ona się wkręca, jak na Netflixie, i po prostu z odcinka na odcinek, ze spotkania na spotkanie, jakby jest kontynuacja, ciąg dalszy, co, co dalej. Co tam u ciebie słychać, co, co, co jakby się znowu nauczyłeś, co teraz myślisz, jak się teraz czujesz. Ona ma takie coś w głowie i po prostu chce słuchać, chce słuchać, ale widzisz, no, jak jesteś na przykład osobą, która nic absolutnie w życiu ciekawego nie robi, nie masz żadnych ambicji, nie uczysz się, nie rozwijasz się, nie czytasz książek, kursów, no to też tak tych tematów jest mniej i ty też masz wtedy taką energię, że w zasadzie ty szukasz, kto może ci dać tej energii, a nie ty się tą energią dzielisz. Ale ja zauważyłem, że właśnie kobiety bardzo się przywiązują po tym, kiedy traktujesz je jako takie, które są godne tego, żeby wysłuchać, co u ciebie, ale nie tylko takie, że tak powiem, smaltokowe rzeczy. Czyli, że okej, okay, dziękuję, pogoda ładna, zdrówko dobra, a co u ciebie? Tylko mówimy o takich po prostu życiowych przemyśleniach, nawet takich głębokich. Ja mam zdolność na przykład do takich wywodów, które trwają po 10 minut. I, I to jest fajne, właśnie, że, że kobiety lubią to naprawdę. I jeżeli mają u ciebie i łóżkowo wszystko, żeby poczuć się bardzo tak zrealizowaną, i do tego jeszcze ta relacja jest taka, że jest o czym porozmawiać, no to wszystko wtedy, jakby też o czym rozmawiają wcześniej ze sobą, tu zaczyna grać. Że jakby jesteś fajnym kolesiem na każdym poziomie, po prostu wiesz, ładnie pachniesz, ładnie wyglądasz, e, jesteś ciekawym człowiekiem, ogarniasz swoje życie, do tego e, jesteś zajęty, troszkę jest ciebie mało, ale kiedy tylko się z tobą zetknie, to zawsze jest miło, zawsze czymś fajnym się to kończy, zawsze coś tam jej skapnie, lepszego samopoczucia. Na spotkaniach dostaje to, co kobieta powinna dostać i, i, i bardzo fajnie ją traktujesz, więc to powoduje, że kobieta się w relacje Angażuję. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób było przydatne to co powiedziałem, możesz zostawić lajka, like, będzie to dla mnie znakiem, że tak właśnie było. Bardzo mi będzie miło, jak będziesz moim subskrybentem, będziesz powiadamiany na bieżąco o nowych materiałach. Jeśli jesteś za samorozwojem w relacjach. No to to jest dobra decyzja. Zapraszam cię także na mojego bloga, do którego link znajdziesz pod filmem. Tam jest więcej materiałów niż na samym YouTubie, są treści, których tutaj nie ma. Moim celem jest to, abyś dostawał od kobie to co najlepsze, bo wtedy poprawi to jakość całego twojego życia.